Dobrze Was widzieć w ten piękny dzień. Dzisiejszy film znowu w tej formule, która już była, czyli bez muzyki, ale jest to film kulinarny, więc myślę, że tak będzie łatwiej. Słuchajcie, wiele osób prosiło mi, żeby powiedzieć, w jaki sposób ja robię to mleko kokosowe i ciasteczka kokosowe, więc zapraszam na film, z niego się dowiecie. Robiłam dzisiaj mleko kokosowe z wiórek kokosowych w ten sposób, że poprzedniego dnia zalałam ćwierć kilo wiórek kokosowych litrem wody. Na 8 godzin w nocy wstawiłam do lodówki. Następnego dnia zblendowałam to wszystko, przecisnęłam przez gazę, no i otrzymałam w ten sposób mleko kokosowe. Natomiast pozostały mi wytłoki, które postanowiłam wykorzystać do ciasta takiego resztek. Ciasta z resztek. Ciasto niby będzie kokosowe, ale będzie miało różne dodatki. Między innymi będą tam płatki owsiane, oczywiście. Najpierw myślałam o ciasteczkach, ale potem sobie pomyślałam, że tego będzie tyle, że będę musiała dwa razy piec na brytwankach, na blachach, więc stwierdziłam, że zrobię jedno ciasto. Także dodam tutaj do tych wiórek kokosowych płatków owsianych. Ja nigdy nie wiem, ile ja tego dodaję. Na oko płatków owsianych. Pestek ze słonecznika, rodzynek, no, pusta ręka siemienia lnianego, trochę miodu, muszę wziąć łyżkę. Trochę miodu, żeby to było słodziutkie, oczywiście. Miodek, pychota. Troszkę, no damy troszkę glutenu. Trochę mąki pszennej. Trochę mąki żytniej. Troszkę wody. Troszkę soli i troszkę sody jeszcze muszę wziąć. I wszystko razem dokładnie wymieszam. Po zmieszaniu składników okazało się jednak, że tego ciasta nie jest tak bardzo, bardzo dużo i udało mi się jednak zrobić, uformować ciasteczka. Teraz wkładam blachę do pieca i będę zaglądała, czy już ciasteczka się rumienią. Ciasteczka upiekłam, wystygły sobie przez noc i doszły, a teraz godzinka 10:30 i piję sobie kawkę zbożową z mlekiem kokosowym, które sama zrobiłam i zagryzam ciasteczkami. Mniam.
Kolejny unboxing. Słuchajcie. Zaraz zobaczymy, co my tu mamy. O, nie jest to takie proste, ale jest. Wiórki kokosowe. 5 kg. Także będę teraz robiła mleka do woli. Fajnie by było, żebyście powiedzieli w komentarzach, które filmy Wam się bardziej podobają. Czy te bez słów, a z muzyką są może bardziej klimatyczne, czy dawać i te filmy, i te, których chcielibyście więcej. Pozdrawiam Was serdecznie.